właśnie w taki sposób. Także jest, jakiś atak. No. To oznacza, że przez ostatnie tygodnie na przykład te priorytety, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w internecie, zmienią się w kontekście informacji na przykład. Ostatnio, w ciągu ostatnich dni w mediach można było się dowiedzieć, że jest problem, ponieważ klienci embanku mogą zostać oszukani. Tak? Jeszcze 2-3 tygodnie temu pewnie na topie było, czy najczęściej pisano, mówiono o, dajmy na to, grze, nie wiem, Pokémon Go, ale wcześniej na przykład o mailach, które przychodzą z jakichś abstrakcyjnych miejsc, najczęściej chyba w Afryce. Ktoś ma olbrzymie pieniądze i proszę pomóc tutaj. Pan pomoże. No, trzeba przelać te tysiące dolarów. Z tego, co tam pamiętam, to różnie te maile są skonstruowane. Jestem przekonany, że część ludzi po prostu z samego zainteresowania się, prawda, sytuacją. Tam spadkobierca czy kogoś odpowiada na to. Czyli mamy taką bardzo zmienną sytuację. No, historia z oszustwami na wnuczka pokazuje, że ta nauka o bezpieczeństwie to powinna być aktualizowana co tydzień, co 2 tygodnie, bo kiedy w końcu udało się jakoś przekonać nas, że te wnuczki tak często nie wpadają w tarapaty, no to zaczęli dzwonić policjanci, tak, którzy mówią, pani wnuczek tam wpadł w tarapaty, albo ktoś chce panią oszukać, my to robimy akcję teraz. Także tak, tutaj... To zawsze jest taki trochę wyścig kotka z myszą, czyli w momencie, kiedy pojawiają się jakieś ataki i coraz powszechniejsza staje się ochrona przed tymi atakami, czy to programowa, czy urządzeniowa, czy też właśnie taka merytoryczna, kiedy w gazetach słyszymy o tych chociażby atakach na wnuczka, to za chwilę pojawiają się kontynuacje rozwinięcia tych ataków, czyli przestępcy odpowiadają, dostosowują te swoje działania do technik obrony, które są aktualne, po to, żeby jak najbardziej zamieszać. No, nam się wielokrotnie zdarza podczas symulacji, które nasz zespół bezpieczeństwa wykonuje, czyli mówiąc wprost, włamujemy się do innych firm właśnie za pomocą takich fałszywych maili, że jeśli atakujemy szeroko, czyli nie wybieramy sobie konkretnych osób z firmy, a cały dział, całą firmę, to zdarzy się oczywiście kilkadziesiąt procent osób bystrych, które się zorientują, że to jest atak, zaczną ostrzegać resztę pracowników, administratorzy sieci o tym się dowiedzą i ten nasz atak wyeliminują, jednocześnie kierując maila do pracowników, mówiąc im o tym, że była taka sytuacja, uważajcie i tak dalej. I nam się też często zdarza, jeszcze tego samego dnia, powołując się na ten mail od administratora, podszywając się pod kierownika jakiegoś działu, poprosić pracowników tego działu o ich loginy i hasła do skrzynek pocztowych, ponieważ musimy zweryfikować, czy w związku z tym atakiem, o którym informował ten i ten w takim mailu, któryś z waszych danych nie wyciekły. No i panowie się może zdziwicie, ale 60% skuteczności u wielu różnych klientów z różnych branż. 60%? No niestety tak, jest powtarzaną statystyką i takie osoby nam odpowiadają. Ja podam jeden ciekawy przypadek, no kiedy prośba o odesłanie loginu i hasła mailu nawet do przełożonego dla większości z nas wydaje się dość abstrakcyjna, ale zdarzyło nam się atakować w ten sposób dział księgowości w jednej z firm i żeby trochę namieszać panią w głowie, to poprosiliśmy o loginy i hasła, tylko nie o takie po prostu odpisanie tymi loginami i hasłami w mailu, tylko o wypełnienie Excela, który był załączony do wysyłanej wiadomości e-mailowej, gdzie ten Excel przez nas był przygotowany, ponieważ wiedzieliśmy, jak się panie pracujące tam nazywają, jakie mają loginy, nie znaliśmy tylko haseł. Więc to, co wiedzieliśmy w takim Excelu, uzupełniliśmy i wszystkim księgowym wysłaliśmy takiego Excela. I jak księgowa dostała takiego maila, to chociaż ona by być może w zwykłej korespondencji, jak nam później mówiła, w życiu by loginy i hasła nie podała, no to otworzyła ten załącznik, zauważyła, że widzi tam swoje nazwisko, nazwiska koleżanek, no i zaczęła po prostu uzupełniać rubryczki, bo księgowe mają to do siebie, że jak widzą Excela, to zaczynają wariować i uzupełniają rubryczki, bo na tym polega ich praca. Także to stosowanie tego ataku do konkretnej osoby, to jest kluczowa rzecz, która ma miejsce i zwróćmy uwagę na to, że każdy może sobie na to pozwolić, no bo nam za to płaci, więc my dostosowywujemy ten atak wcześniej 2 tygodnie, spędzając na takim mapowaniu firmy, dowiadywaniu się tego, kto lubi, kto pracuje na jakimś stanowisku, to zajmuje olbrzymią ilość czasu i wymaga takiego poświęcenia dość dużej uwagi, przygotowania technicznego. Natomiast rzeczywiście, i to zawsze jest skuteczne niestety, natomiast w realnym świecie to zajmuje czas przestępcom, oni chcą szybciej działać, w związku z czym wysyłają bardziej masowe wiadomości mailowe kierowane do ogółu, bo statystyka mówi, że 1% zawsze się złapie, a jak wyślemy tych maili około setki, no to będzie jedna osoba. Musimy na chwilę wpuścić na antenę, no właśnie, słuchacza, który pod numer 22
044-044-044. Zadzwonił do nas pan Tomasz z Torunia. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan dzwoni z konkretnym pytaniem. Tak, ja dzwonię z konkretnym pytaniem, a nawet dwoma. Po pierwsze, chciałem się dowiedzieć takiej oto rzeczy. Bardzo często jest tak, że jest teraz... Powszechnia się taki rodzaj pracy jak telepraca, czyli praca w domu, gdzie osoba na przykład pracuje sobie w domu, a pracodawca znajduje się w zupełnie innym miejscu Polski lub też świata. I teraz w Polsce jest jakiś taki nowy obyczaj, że prosi się jakby przyszłego pracownika o udostępnienie loginu na Skype'ie, przy czym poprzez udostępnienie ekranu na Skype'ie pracodawca, czy tam pracownik przez niego przedzielony, musi jakby sprawdzić możliwość mojego komputera jako mojego pracownika, tak? Czy ten komputer odpowiada parametrom, standardom, które dana firma wymaga, to jest po pierwsze. I moje pytanie jest, czy to jest zgodne w ogóle z jakimkolwiek prawem, przecież taki ktoś może poprzez na przykład to udostępnienie, poprzez opcję prześlij i ktoś cokolwiek wysłać, jakiegoś szpiega, który w tym momencie przejmuje moje dane. Ale panie Tomaszu, pan tylko login wysyła, to jest prośba o login, tak? Znaczy nie. No login to ja muszę mu podać, żeby on do mnie na tym Skype'ie zadzwonił. Natomiast generalnie, żeby on mi sprawdził komputer, muszę mu udostępnić ekran swojego komputera. To jest coś mocno podejrzane. Podejrzane. Panie Tomaszu, ale jeszcze proszę zadać jeszcze to drugie pytanie i będziemy w kolejności jeszcze drugie próbowali. Pytanie jest takie, że jeśli mamy na przykład w przeglądarce, tu wymienię nazwę z polskiego, Lisek, taką opcję wyłącz śledzenie witryn, wyłączamy śledzenie witryn, żeby nas dane witryny nie śledziły, no ale po czym wchodzimy na stronę XYZ i pojawia nam się opcja: jeśli chcesz korzystać ze strony, akceptuj ciasteczka cookies. Więc jaka jest w ogóle celowość na przykład wyłączenia tego? Czy w ogóle można ominąć to, żeby tych ciasteczek w ogóle nie przyjmować? Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy za pana telefon. Na oba te pytania postaramy się odpowiedzieć. Nie wiem, który z panów na to pierwszy, związany z przechwyceniem ekranu. To ja muszę... To może się podzielmy ja ewentualnie z tym przechwyceniem ekranu, może tak na szybko, powiem, bo też jakby specyfika mojej pracy pozwala na to, żebym pracował zdalnie i na przykład pracując zdalnie używam takiego szyfrowanego połączenia, tak zwanego VPN-a, żeby uzyskać po prostu dostęp do systemów firmowych i jakby... Nigdy w mojej dotychczasowej historii nie zdarzyło się, żeby jakikolwiek pracodawca chciał uzyskać dostęp do mojego pulpitu, domowego komputera. I mój znajomy miał niedawno taką sytuację z samym Skype'em. Po prostu komunikator przestał mu działać i próbował się dodzwonić do pomocy technicznej Skype'a i w samym Skype'ie mu właśnie zaproponowali to, że może oni w takim razie, skoro ten komunikator nie działa, to może oni po prostu spróbują wejść i sprawdzić zdalnie, ale on się absolutnie na to nie zgodził. Po prostu to są jakieś bardzo dziwne praktyki. Rozumiem. Co do drugiego pytania pana Tomasza, czyli tego związanego z ciasteczkami, jak to jest, czy nas śledzą, czy nie śledzą, czy my możemy mieć na to jakikolwiek wpływ, skoro odklikaliśmy, że nie chcemy, a tu okazuje się, że jednak, jak dobrze zrozumiałem, to niewiele znaczy w dalszym procesie poszukiwania internetu. Pan Piotr Konieczny? Nie, on się umówił. Można wyłączyć, tak jak wsuwacz sugerował, wszystkie ciasteczka, ale wtedy niestety część stron nie będzie funkcjonowała. Są dodatki do przeglądarek, które pozwalają nam tymi ciasteczkami lepiej zarządzać, czyli te potrzebne ciasteczka, które możemy sobie włączyć i z nich korzystać. Natomiast te ciasteczka, które są znane jako reklamowe, automatycznie są usuwane. Natomiast nie chcę za bardzo martwić tutaj słuchaczy, ale nawet z włączonymi ciasteczkami można śledzić internautę. Jesteśmy w stanie na przykład monitorować poprzez odpowiednie parametry urządzenia, odpytywać o stan baterii takiego urządzenia i rzadko się zdarza, że osoby, które odwiedzają stronę, mają dokładnie taki sam stan baterii, połączony jeszcze z innymi informacjami, na przykład konkretną listą czcionek fontów zainstalowanych na systemie. Więc masa jest takich ataków, które pozwalają monitorować to, co użytkownik robi w internecie i w ogóle nie opierają się jakby na ciasteczkach. Notabene nie zawsze jest to zgodne z prawem. Bodajże Google, jeśli nie pamięć nie myli, musiało zapłacić bardzo dużą karę za to, że pewną taką formę omijania
tych ciasteczek i korzystania z innych mechanizmów do śledzenia użytkowników w sieci stosowało. I wracając już na chwilę tych dodatków do przeglądarki, czy to jednej, drugiej, czy trzeciej, no to te dodatki, no mówiąc wprost, dla przeciętnego człowieka są niesamowicie ciężkie w obsłudze, a już nie daj Boże, jak się zdarzy taka sytuacja, gdzie będziemy chcieli kupić na szybko bilet na samolot, coś, co normalnie ludzie przez internet jednak kupują, niektóre sieci tylko i wyłącznie w ten sposób bilety sprzedają, to może się okazać, że taki dodatek do przeglądarki, taka funkcjonalność do zarządzania ciasteczkami, no po prostu tą stronę zablokuje i większość osób nie będzie wiedziała nawet, jak ją naprawić. Może wtedy właśnie przez Skype'a zadzwoni na jakąś pomoc, dostępnie. Mamy tematów jeszcze bardzo wiele do rozstrzygnięcia, ale dzisiejszą rozmowę naszą już będziemy powoli kończyli. Z nami był pan Piotr Konieczny z niebezpiecznie.pl. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. A w studiu w Warszawie pan Sebastian Górski z Gazeta.pl. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Słuchacze, obiecuję, że jeszcze wrócimy kilkakrotnie do tematu bezpieczeństwa, żeby się państwo mogli z nami podzielić swoimi pytaniami, wątpliwościami i obawami. Jest 21:38, słuchamy Radia Tok FM. A z powrotem do pociągu, to jest ale ja to już zaczęta, bo mogę zabrać na przykład. Wieczór Radia Tok FM. Słuchamy Radia Tok FM, Wieczór Radia Tok FM i łączymy się teraz przez Skype'a z panią Marceliną Szumer, Tygodnik Powszechny. Łączymy się ze Stambułem, jak rozumiem. Halo, dzień dobry. Z Izmirem w Turcji. Wczoraj podczas naszej rozmowy telefonicznej połączenie zostało przerwane i nie mogliśmy kontynuować rozmowy. Rozpoczęliśmy. No niestety śmieję się, że to może dlatego, że niezbyt pochlebnie się wypowiadałam o tureckim rządzie, ale to tylko. Aczkolwiek wczoraj rozmawialiśmy, ja pytałem o to, w jaki sposób należy traktować tą groźbę władz tureckich, że wycofa się z porozumienia w sprawie odsyłania readmisji migrantów. A to chciałem dokończyć ten wątek naszej wczorajszej rozmowy i zapytać, jak w oczach społeczeństwa tureckiego wygląda sprawa migracji, ponieważ to mówią politycy, a jak zwykli mieszkańcy Turcji mają, jaki obraz mają przed oczyma? To oni myślą, że oni jako kraj, czy jako społeczeństwo faktycznie biorą na siebie ten ciężar dużej liczby migrantów? Czy ten temat w ogóle jest obecny w mediach? Czy jest traktowany jako argument? Oczywiście, że jest obecny w mediach. Natomiast bardziej niż w mediach jest obecny w takim normalnym, codziennym życiu, bo kiedy się chodzi, teraz już mniej, ale w zeszłym roku, ponieważ Izmir jest takim miastem tranzytowym, on jest najbliżej Grecji, stąd najłatwiej się dostać na wyspy greckie, to praktycznie całe ulice w centrum miasta były opanowane, dosłownie opanowane przez syryjskich uchodźców, którzy koczowali na trawnikach, chodnikach, wszędzie, gdzie się dało, łącznie z rozwieszaniem swojego prania na parkanach w centrum miasta. Więc wyglądało to upiornie, a oprócz tego, że wyglądało, to też jeszcze nie sposób koło tego jakoś przejść obojętnie, kiedy takie bose pięciolatki latają i proszą, żeby od nich kupić butelkę wody. Więc to wszystko naprawdę bardzo wpływa na Turków. Naprawdę z europejskiej perspektywy skala tego, co się dzieje w tej chwili w Turcji, jeśli chodzi o migrantów, jest właściwie nieprawdopodobna, bo tak jak mówię, ci ludzie są wszędzie w tej chwili, przecież większość ich dzieci nie chodzi do szkoły, tylko chodzi po ulicach i albo żebrze, albo sprzedaje chusteczki higieniczne, albo sprzedaje wodę mineralną, ale część będzie musiała pójść do szkoły, część będzie korzystać i już korzysta z opieki zdrowotnej. O tym się niewiele mówi, ale to akurat, bo dużo też zarzutów się stawia Turcji, jeśli chodzi o to, w jaki sposób zajmuje się migrantami, o to, czy spełnia jakieś tam wyśrubowane unijne normy, czy nie. Natomiast trzeba wiedzieć o tym, że to akurat jest dobrze zorganizowane, że syryjscy uchodźcy, o ile mają prawo pobytu, mogą
po prostu bezpłatnie korzystać z tureckiej opieki zdrowotnej, idą do szpitala, w którym są od razu przyjmowani. Jeśli się czeka na wizytę, to nie więcej niż 3 dni, więc tutaj naprawdę no, można mieć do Turcji pretensje o różne rzeczy, ale nie można jej odmówić tego, że w jakiś tam sposób raz lepiej, raz gorzej sobie z tymi imigrantami radzi i jakoś im pomaga, no chociaż oczywiście minusów tej sytuacji i zarzutów pewnie też jest dużo. Natomiast faktem jest, że na codzienne życie Turków wpływa to bardzo, bardzo. No tak, ale tu się pojawia pytanie, jakie jest nastawienie, jeśli jest jakiekolwiek wspólne nastawienie całego społeczeństwa tureckiego, jakie są możliwe postawy wobec ludzi, którzy i tego, w jakiej sytuacji są ludzi, wobec ludzi, którzy uciekają z jednej strony przed wojną, z drugiej strony dla części z nich, jak rozumiem, Europa jest, czy druga strona morza jest miejscem docelowym, czy też nie. Jakie są postawy generalnie Turków wobec tego problemu? Postawy to też są bardzo różne, prawda? Tak jak no, i w Polsce, i w każdym innym kraju znajdziemy ludzi, którzy mają ochotę powiedzieć, proszę bardzo mi stąd się zabierać, bo to jest mój kraj i to ja się tu czuję u siebie, a nie ty. Ale na ogół Turcy, ponieważ w ogóle są bardzo przyjaznym narodem, no to w miarę możliwości, no może jeśli nie, jakiejś nieprawdopodobnej pomocy nie udzielają, no to przynajmniej akceptują tą sytuację. Natomiast jak to powiedzieć, czy nerwy, czy takie zniecierpliwienie, czy też zmęczenie materiału oczywiście też się pojawia na ogół w momencie, w którym się okazuje, że jacyś, tak jak zwykle, tak jak w Europie, kiedy pojawia się w mediach informacja, że Syryjczycy na osiedlu Kedife Kalevizmi, bo to jest osiedle bardzo tanich domów stawianych na ogół bez pozwoleń żadnych i tam oczywiście najwięcej imigrantów mieszka, Syryjczyków, bo tam jest najtaniej, że tam Syryjczyk pobił Turka. Albo syryjskie dziecko ukradło chleb, albo coś się tam znowu złego stało, no to wtedy się Turcy denerwują, tak samo jak się denerwują Europejczycy. Ale na ogół naprawdę jakoś, no może nie to, że witają z otwartymi rękoma, ale trudno im coś zarzucać. Może oprócz tego ostatnio się o tym mówi. Wspaniałe, no w ogóle i staruszki pokazane były. To może nie zabrzmieć zbyt poprawnie politycznie, ale niesamowity jest przyrost naturalny wśród syryjskich migrantów. Ja o tym pisałam w którymś z tekstów dla Tygodnika Powszechnego o tym, że no, tam po prostu model rodziny 2+4 to był taki standard i oni po prostu, mimo że uciekli ze swojego kraju i spod bomb, tego stylu życia i modelu rodziny nie zmienili, więc to zaczyna być, no jeszcze nie jest problemem, ale coraz częściej dyskutowanym zagadnieniem, co będzie z tą rzeszą ludzi, co będzie z tymi dziećmi syryjskimi, które urodzą się w Turcji. To raz, a dwa, niepokoje społeczne narosły niedługo, to dość zabawne, bo dosłownie 2-3 dni przed tym nieudanym puczem, czyli na początku lipca rząd poinformował o możliwości nadania zdobycia przez niektórych syryjskich uchodźców obywatelstwa tureckiego łącznie z możliwością zajmowania stanowisk państwowych, znaczy z możliwością umożliwienia im bycia urzędnikami tureckimi. I to rzeczywiście zelektryzowało społeczeństwo, dlatego że w Turcji jest to dziś bardzo trudne. Trzeba zdać specjalny egzamin, cała masa ludzi, którzy chcą być urzędnikami państwowymi, ten egzamin oblewa, czekają w bardzo długich kolejkach. No nie jest to po prostu, nie jest to proste, dlatego taka deklaracja rządu tutaj bardzo, bardzo ludzi zdenerwowała. Ale sprawa rozeszła się po kościach o tyle, że zaraz potem wybuchł pucz i już nikt na razie przynajmniej do tematu nie wracał.
I tak to wygląda. Więc jeśli chodzi o nastawienie Turków, no to tak jak mówię, nikt stąd Syryjczyków nie wyrzuca, w każdym razie nie ma otwartej niechęci, no ale też może nie ma też specjalnego zachwytu. A czy są organizacje pozarządowe albo chociażby jakieś inicjatywy szersze niż tylko jednostkowe, które mają pomóc migrantom w ich sytuacji? Ale oczywiście, że są. W samym Izmirze działają w tej chwili chyba trzy organizacje albo i więcej. Jedna została założona przez Syryjczyka, który przyjechał do Izmiru mniej więcej 20 lat temu, więc on już tutaj jest zasiedziany i wszystko wie i turecki zna. Natomiast są też organizacje międzynarodowe, które we współpracy z tymi organizacjami tureckimi organizują szkoły dla syryjskich dzieci. W tej chwili to od nowego roku, znaczy to już w czerwcu się zaczęło, od nowego roku szkolnego ma być kontynuacja. Wygląda to tak, że syryjskie dzieci mają mówiących po arabsku nauczycieli rozmaitych przedmiotów i po prostu kiedy tureckie dzieci kończą swoje lekcje o godzinie 13 i wychodzą ze szkoły, to wchodzą tam syryjskie dzieci z syryjskimi nauczycielami i się uczą, co jest naprawdę bardzo ważne, bo całe rzesze i całe zastępy tych dzieciaków biegających po ulicach w perspektywie, kiedy się pomyśli o przyszłości, to naprawdę nie jest dobre. Te organizacje robią też bardzo różne rzeczy, między innymi pomagają, bo owszem, tak jak mówiłam, państwo tureckie zapewnia Syryjczykom opiekę medyczną. Natomiast problem polega na tym, że nie wszyscy Syryjczycy, a więc mniejszość, mówią po turecku, w związku z tym jak się dogadać z lekarzem. Część z tych organizacji, o których mówiłam, płaci tłumaczom, którzy z języka arabskiego na turecki i odwrotnie tłumaczą i oni po prostu idą z tym pacjentem do szpitala czy do przychodni i tak to wszystko wygląda, więc no nie, ta pomoc naprawdę jest, ona może nie być na jakąś wielką skalę, ale rzeczywiście wielu ludzi tutaj się stara. Oczywiście o wielu można pewnie powiedzieć, że nie, albo że mogliby się starać bardziej, ale nie można powiedzieć, że tej pomocy nie ma, chociaż na mediach międzynarodowych nie mówi się o tym. No tak, ten obraz uchodźców syryjskich, którzy biorą swoją egzystencję w Turcji, to właśnie nie mówi się wiele, co jest o tyle zaskakujące, że to są jednak olbrzymie liczby. Ale czy według pani coś tu się zmieniło, albo coś tu się zmieni w kontekście właśnie tych ostatnich wypowiedzi władz tureckich związanych z rezygnacją, potencjalną rezygnacją z tego systemu readmis i na ile ten system w ogóle działał, to znaczy jak wiele osób rzeczywiście było odsyłanych z Europy, czy to w jakikolwiek sposób wpłynęło na ilość Syryjczyków żyjących w Turcji? Na ilość Syryjczyków żyjących w Turcji to nie wpłynęło o tyle, że tak jak ta umowa przewidywała, za każdego nielegalnego odesłanego do Turcji Europa przyjmowała innego legalnie, więc tutaj następowała tak jakby zamiana miejsc. Pytam, czy to działało w praktyce, bo tak można było słyszeć w mediach tureckich głosy, że pieniądze też miały przyjść, a podobno pieniądze nie przyszły. O tym, że pieniądze nie przyszły, to wiadomo jak to mają w zwyczaju mówić politycy. Politycy mówią to, co akurat jest im wygodnie powiedzieć i co naród kupi i przekona, więc łatwo jest powiedzieć ludziom, którzy trochę do Europy stracili już cierpliwość, że niedobra Europa obiecała pieniądze, a nie dała. No, natomiast jeśli niedobra Europa mówi, że dała, tylko Turcy nie wykorzystali jeszcze wszystkiego, co by mogli i nie w taki sposób, jakby mogli, no to chyba musimy założyć, że to Europa mówi tak, jak jest, a nie
a nie Ankara, no chociaż może trudno to oceniać. No, ale jeszcze wracając, tak, ale wracając jeszcze do kwestii obecności tego tematu związanego z uchodźcami w przestrzeni publicznej, czy to jest tak, że rząd turecki się odnosił, czy korzystał z takiej retoryki pomocy cierpiącym, pomocy tym, którym nikt nie chce pomóc, a czy czasami bywało tak, no to zdaję sobie sprawę, że pewnie tak było, bo to jest zawsze też chwytliwe, są chwytliwe określenia, a czy spotkała się pani z czymś takim, żeby się odnieść do szerszej wspólnoty, na przykład religijnej albo kulturowej, czy tego typu głosy też padały? Rzadko. Raczej mowa była o tym i przecież Erdogan często występował o tym z tym na arenie międzynarodowej, że oto Turcja pomaga tym wszystkim, którym Europa nie chce pomóc a powinna, skoro uważa się za taką wspaniałą i taką szlachetną. Natomiast odwołanie religijnych typu, że to nasi bracia muzułmanie, więc będziemy im pomagać, nie było, wręcz nie pomnę już kiedy, ale zdarzyło się Erdoganowi powiedzieć, że gdyby to byli chrześcijanie i no może nie buddyści, ale że tutaj nie o religię chodzi. Więc raczej tu było stawianie na to, że jesteśmy tacy dobrzy, lepsi od tej niedobrej Europy. A czy czuje pani jakiekolwiek próbę nawiązania do tego, do tradycji spuścizny Imperium Osmańskiego, które no, jednak w swojej wersji, że się tak wyrażę, największej, również teren, dużą część terenów obecnej Syrii pod sobą miała i wtedy rzeczywiście można było być obywatelem Imperium Osmańskiego, czyli mieszkańcem Imperium Osmańskiego i być i Syryjczykiem, albo Turkiem, albo Kurdem, czyli takiego szerszego myślenia o etniczności. Jak to powiedzieć, to zawsze tak jest, że a zwłaszcza jeśli patrzymy z tak odległej perspektywy, no to nam się może wydawać, że właśnie oto było Imperium Osmańskie, ale czy ci ludzie rzeczywiście się czuli jak w zjednoczonym Imperium Osmańskim, czy po prostu akceptowali fakt, że mają nad sobą sułtana, no to jest zupełnie inna bajka. Natomiast powrót do retoryki Imperium Osmańskiego pojawia się nie od dziś, no bo to przecież śmiejemy się czasem miłościwie nam panujący sułtan Erdoğan wrócił do zwyczaju witania zagranicznych ambasadorów czy jakichś zagranicznych wizyt nie w przebraniu sułtana na szczęście, ale w asyście wojskowych ubranych w mundury osmańskie, więc to się nie zdarza za każdym razem, ale bywało. Więc masa rzeczy, wiele przedsięwzięć urzędującego prezydenta Turcji, no jeśli nawet nie wprost nawiązuje, to łatwo je w ten sposób interpretować. Natomiast pojawia się inna ciekawa prawidłowość, którą można w jakimś sensie powiązać z tym, co pan mówi, może nie o tym, że być Syryjczykiem i żyć na ziemiach syryjskich, ale pod rządami wspaniałej Turcji, tylko troszeczkę inaczej, ponieważ Erdoğan powiedział, tak jak mówiłam na kilka dni przed puczem, o tym, że będzie możliwe przyznanie obywatelstwa tureckiego Syryjczykom, którzy w tej chwili przebywają w Republice Tureckiej, to jednocześnie w tym momencie, w którym to powiedział, zyskał praktycznie całkowite poparcie tej grupy, która stanęła za nim murem w momencie, w którym był ten pucz. Tak jak mówiłam, ja znam i znam liderów tych kilku syryjskich organizacji w Turcji. Oni na swoim Facebooku, Twitterze, wszędzie, gdzie się dało, w mediach społecznościowych i nie tylko, wrzucali swoje zdjęcia z flagami tureckimi, z portretami Erdoğana, z napisami po turecku i po arabsku, że popieramy demokrację i nie pozwolimy zrobić krzywdy naszemu ukochanemu prezydentowi.
Więc pojawiają się wśród analityków takie przypuszczenia. Oczywiście to jest takie wróżenie z fusów, ale już wcześniej się zdarzyło przecież, że Kurdowie, czyli grupa, która była bardzo marginalizowana przez lata w Turcji, nagle poparła nie kogo innego, ale Erdoğana i jego rządzącą partię Sprawiedliwości i Rozwoju, AKP, dlatego, że to on właśnie, Erdoğan, zaczął ich traktować poważnie, zaczął z nimi rozmawiać, powiedział głośno, że my jesteśmy równi, Kurdowie i Kurdcy. I w związku z tym, no, w cudzysłowie, kupił... ...owe i tak dalej, prawda, żeby... A my proponujemy pokój i rozsądek jakiś, prawda, to żeby porządek był, prawda? I wartości. I ordo caritatis. Ordo caritatis, tak. I pokazujemy, że można być wspólnotą, która jest połączona właśnie wartościami. I tą podstawą pierwszy jest Bóg, a później ojczyzna. Honor i ojczyzna. Honor i ojczyzna. Tak. Dziękuję bardzo. To ja bardzo dziękuję. Ojcze, dzięki serdecznie. Proszę Państwa, alleluja i do przodu. Mamy dużo do zrobienia. Dziękujemy za to, co już jest zrobione. I dalej, i dalej. Rodzice, rozmawiacie z dziećmi, dziadkowie, koniecznie. Papież Franciszek o tym mówił. Koniecznie, koniecznie. Rozmawiajcie z dziećmi. I przekazujcie to, co najpiękniejsze. Bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi, panie ministrze, bezpieczeństwo Polski. To temat rozmów niedokończonych. Wiele wątków już zostało poruszonych w pierwszej części w programie Telewizji Trwam, ale również i w tym momencie, na początku naszej audycji. Myślę, że warto powrócić także do tematu, co udało się zrobić przez ten ostatni okres czasu, aby to bezpieczeństwo Polski rzeczywiście było silniejsze, było mocniejsze. Pan minister między innymi w części telewizyjnej wspominał o tych programach, które zostały wdrożone w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Myślę, że do tych programów warto w naszej rozmowie powrócić. Rzeczywiście, kiedy objąłem swój urząd, rozpocząłem od wprowadzenia trzech takich podstawowych programów. A więc po pierwsze, przywrócenia zlikwidowanych posterunków policji na podstawie konsultacji społecznych. A więc odbyło się ponad 200 tysięcy spotkań, w których uczestniczyły ludzie ze wspólnot lokalnych, a więc ze wspólnot samorządowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, i toczyły się rozmowy na temat zagrożeń, jakie mają miejsce właśnie lokalnie. Na podstawie tych rozmów doszliśmy do porozumienia i już przygotowane zostało odtworzenie 150 posterunków policji. Ale ten proces ciągle trwa. Chcemy, żeby konsultacje były trwałe właśnie. Temu ma służyć drugi program, Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. A więc poprzez internet, na razie jest to program pilotażowy, który jest realizowany w trzech województwach, w województwie mazowieckim, w województwie pomorskim i w województwie podlaskim. Poprzez internet każdy może zgłosić nawet wątpliwość. Tu nie chodzi o zgłoszenie możliwości popełnienia przestępstwa. Nie, tu chodzi o zgłoszenie wątpliwości, która dotyczy bezpieczeństwa w konkretnym miejscu. Każdy z tych sygnałów zostanie sprawdzony przez policję i policja oceni, czy rzeczywiście sytuacja wymaga podjęcia działań i oceni, jakich działań, jakie działania należy podjąć. To jest drugi program. A trzeci program, one są wszystkie z sobą powiązane. To jest dzielnicowy bliżej nas, dzielnicowy bliżej ludzi. Chodzi o to, żeby odciążyć od zadań administracyjnych dzielnicowych, żeby ich było więcej i żeby ci dzielnicowi rzeczywiście patrolowali rejony, które zostały im przydzielone, żeby byli znani mieszkańcom. Tak, żeby można było zwrócić się do konkretnego policjanta w sytuacji, w której uważamy, że dzieje się coś niepokojącego. Ponadto zdecydowałem o zwiększeniu liczby patroli. A więc są patrole właśnie w dworcach kolejowych, na lotniskach, w centrach handlowych. One spełniają swoją rolę
dlatego, że kiedy ktokolwiek z nas zauważy, że dzieje się coś niebezpiecznego, wtedy może w sposób łatwy tą sprawę przekazać policjantowi i policjant jest zobowiązany do zareagowania. Wydaje się, że to proste działania, prawda? No bo cóż, one, to nie jest jakieś wymyślanie czegoś, czego wcześniej nie można byłoby wymyślać. Ale jednak poprzedni rząd koalicji PO-PSL, ministrowie spraw wewnętrznych, którzy uchodzili, mieli taką dobrą prasę, uchodzili za takich wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, no jednak tych podstawowych programów nie wprowadzali, a zajmowali się zamiast bezpieczeństwem obywateli biesiadami w restauracjach przy ośmiorniczkach. Tak wyglądała poprzednia władza. Panie ministrze, bezpieczeństwo Polski to także nasze partnerstwo na arenie międzynarodowej i także ważne wydarzenie, które odbyło się w tym roku, szczyt NATO w Warszawie. Rzeczywiście, to bardzo ważne wydarzenie, to wydarzenie przełomowe, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo międzynarodowe Polski, dlatego że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego podjęły decyzję o tym, żeby w Polsce stacjonowały wojska NATO. Jest to gwarancja, realna gwarancja bezpieczeństwa naszego kraju, dlatego że obecność wojsk amerykańskich w Polsce odstrasza ewentualnego agresora. Miejmy świadomość tego, że w dzisiejszych czasach Armia Stanów Zjednoczonych jest jedyną armią, która może odstraszyć się na przykład armię rosyjską. Pamiętajmy też o tym, że w 2009 roku Rosja napadła na Gruzję, że następnie napadła na Ukrainę, anektując część Ukrainy, a więc Krym. Żyjemy w czasach trudnych. Miejmy świadomość tego, że oprócz gwarancji, które są bardzo ważne, które są spisane w traktacie północnoatlantyckim, w którego skład sojuszu, w którego skład weszła Polska. Oprócz tych gwarancji na piśmie mamy jeszcze gwarancje w postaci obecności wojsk amerykańskich. To rzeczywiście potężna zmiana geopolityczna w naszej części Europy. Ważna sprawa także, panie ministrze, w kontekście tej oazy spokoju, bo w takim wymiarze mówiliśmy o Światowych Dniach Młodzieży. Pielgrzymi doświadczyli, że Polska jest krajem bezpiecznym, że w Polsce panuje spokój. W tej takiej bardzo niebezpiecznej Europie, która nie radzi sobie z kolejnymi napływającymi falami nielegalnych imigrantów, ale w tej Europie, gdzie próbuje się także Polskę szantażować, jeżeli chodzi o wymiar relokacji, przyznawania kwot pewnych imigrantów nawet ogromnymi karami. Czy Polska znajdzie swoich towarzyszy, partnerów w tej sytuacji, aby rzeczywiście swoją politykę chociażby wobec tego zagadnienia związanego z bezpieczeństwem naszego kraju postawić bardzo mocno i jednoznacznie? To jest zadanie, które staramy się zrealizować. Zaczęliśmy od tego, że wróciliśmy do źródeł, a więc odbudowaliśmy Solidarność Grupy Wyszehradzkiej. Od 1 lipca to Polska przewodniczy w Grupie Wyszehradzkiej. Ja miałem zaszczyt zorganizować 11 lipca w Warszawie, w Belwederze, spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej. Rozmawialiśmy na temat właśnie tych pomysłów, które zgłasza Komisja Europejska, które są nie do przyjęcia. I tu stanowisko mamy jednoznaczne wszystkich państw tworzących Grupę Wyszehradzką, ale to oczywiście zbyt mało. Dlatego staramy się być aktywni, szukając tych państw, które podzielają nasz punkt widzenia. Stąd moje wizyty w Rumunii, w Bułgarii, stąd aktywność Polskiej Straży Granicznej. Wtedy, kiedy inne państwa, nasi partnerzy oczekują wsparcia w celu uszczelnienia granic zewnętrznych Unii Europejskiej, dlatego nasi strażnicy graniczni byli i będą na Węgrzech, na granicy węgiersko-serbskiej, na granicy bułgarsko-tureckiej, także są i będą na granicy macedońsko-greckiej. Tu chodzi o uszczelnienie granicy
przez którą prowadził szlak bałkański, a więc największa fala emigrantów z Bliskiego Wschodu, właśnie tędy, przez Macedonię, podążała na północ. My w ten sposób okazujemy naszą solidarność wobec partnerów, no ale także wspieramy tych, którzy są poszkodowani na skutek działań wojennych na Bliskim Wschodzie, ale wspieramy ich na miejscu, tam, gdzie są uchodźcami, to znaczy w obozach, w Jordanii. Ponad tydzień temu pan minister Waszczykowski był w Jordanii właśnie z pomocą humanitarną dla uchodźców, nie dla emigrantów, którzy z Bliskiego Wschodu przedostają się do Europy, tylko dla uchodźców, dla tych, którzy uciekli przed wojną. I warto także w tym kontekście podkreślić, bo o tym bardzo często zapominają chociażby politycy opozycji, o otwartości Polski na Polaków, którzy chcą powrócić ze wschodu. Myślimy o repatriacjach. No i także bardzo duża część obywateli Ukrainy, którzy z racji na trudne warunki także w Polsce znaleźli bezpieczne schronienie nad głową. Repatriacja jest naszym obowiązkiem. To są potomkowie Polaków, którzy zostali wywiezieni na nieludzką ziemię. Jest naszym obowiązkiem stworzenie warunków do powrotu. I my takie warunki stworzymy. Obecnie obowiązująca ustawa nie daje mechanizmu, nie tworzy mechanizmu skutecznego dla powrotu ludzi polskiego pochodzenia ze wschodu. Jest przygotowywany projekt nowej ustawy repatriacyjnej. To jest nasz obowiązek. Jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam. Również ludzie o polskich korzeniach, mieszkający w Mariupolu, w listopadzie ubiegłego roku przyjechali do Polski. Oni świetnie odnaleźli się w naszym kraju. Po pobycie półrocznym w ośrodku w Łańsku, w ośrodku prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej, tu bardzo serdecznie dziękuję zarówno księdzu arcybiskupowi, jak i księdzu dyrektorowi Caritasu, jak i księdzu dyrektorowi ośrodka za stworzenie odpowiednich warunków do właśnie tej aklimatyzacji, adaptacji. Te rodziny rozjechały się po Polsce, mają mieszkania, mają zatrudnienie, mogą układać sobie życie. Jest też grupa w Polsce obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Jest też grupa ludzi, którzy przyjechali z Ukrainy, żeby podjąć pracę w naszym kraju. Ale ja chciałbym bardzo mocno podkreślić to, że nie ma kłopotów, jeżeli chodzi o przestępczość, jeżeli chodzi o jakieś problemy z integracją. Nie. W Polsce nie ma i nie będzie tych stref, które po angielsku nazywają się no-go zones, czyli tych dzielnic w miastach, do których nie wchodzi policja, tych dzielnic, w których panuje inny porządek prawny niż w kraju macierzystym, bo problem, jeżeli chodzi o emigrantów z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej, sprowadza się do braku integracji, a może jeszcze dalej należy powiedzieć, do tego, że nie dość, że ci ludzie nie szanują praw gospodarza, to jeszcze próbują narzucić swoje gospodarzowi. No i to jest niezwykle niebezpieczne, bo jak się okazuje, to prowadzi do zamachów terrorystycznych, to prowadzi do ofiar. Chociażby fakt ofiar w Brukseli, czy w Paryżu, czy w Nicei, czy bardzo też symbolicznego zamordowania księdza tydzień temu, mszę świętą w Normandii. Wielu ekspertów, panie ministrze, także zauważa, że oczywiście nie ma tej asymilacji potrzebnej, ale co więcej, drugie i trzecie pokolenie nawet radykalizuje się. Rzeczywiście to jest bardzo niebezpieczne. Ci ludzie wyjeżdżają na Bliski Wschód, tam przechodzą szkolenia wojskowe, terrorystyczne, wracają do Europy. Zdarzały się przypadki, że wśród fali migracji właśnie z Bliskiego Wschodu byli ci, którzy przygotowywali zamachy terrorystyczne. To jest niezwykle niebezpieczne i to jest rzeczywiście, no, można powiedzieć wprost, bardzo trudne.
dla naszych partnerów z zachodu Europy, którzy mają tego rodzaju problemy. Ale to tylko pokazuje, jakie są konsekwencje polityki stosowanej przez dziesiątki lat, polityki multikulti i polityki poprawności. To są właśnie te tragiczne skutki tych dwóch polityk. Zaproszę, panie ministrze, naszych słuchaczy do współtworzenia rozmów niedokończonych w studiu Radia Maryja. Naszym gościem jest pan minister Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Temat spotkania Bezpieczeństwo Polski. Państwu przypominam numery telefonów. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100. I 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Zanim podejmę pierwszy telefon, panie ministrze, słowo jeszcze o programie Mały Bohater. Rzeczywiście, to jest kolejny z programów, który wdrożyłem, kiedy objąłem Urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Chodzi o postawy. Postawy dzieci i młodzieży. Postawy ratujące zdrowie i życie innych. Zależało mi na tym, żeby przerwać znieczulicę, żeby przerwać takie zjawiska, z którymi mieliśmy do czynienia, że kiedy ludzie zobaczyli kogoś leżącego na chodniku, to odwracali głowę w drugą stronę. A przecież, żeby ochronić ludzkie życie, żeby uratować ludzkie życie, należy pokazywać, że właściwą postawą jest niesienie pomocy. Dlatego wyróżniam dzieci, które kiedy zauważyły, że stało się coś złego, kiedy zauważyły, że ktoś zasłabł na ulicy, zareagowały, zadzwoniły na policję, wykręciły numer 112. Są takie przypadki, jest laureatów konkursu już kilkunastu, albo może, żeby być precyzyjnym, kilkanaścioro laureatów. Bardzo proszę, aby, jeżeli państwo wiecie o takich przypadkach, żeby je zgłaszać. Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest informacja na ten temat. Takie dzieci zostaną wyróżnione, otrzymają upominek, a przede wszystkim otrzymają taki medal, honorowy medal. No i zostaną wyróżnione w ten sposób, że będą wskazane ich działania jako wzór do postępowania. To jest akcja, którą teraz wdrożyliśmy, ale starsi pamiętają, kiedyś w Teleranku była taka akcja Niewidzialna Ręka. Chodziło o pomoc świadczoną przez młodych ludzi, przez nastolatków, ludziom starszym. Myślę, że to warto, takie postawy właśnie warto podkreślać, takie postawy warto pokazywać, bo to są postawy, które powodują, że możemy uratować dzięki temu niejedno ludzkie życie. Odbierzmy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże, Barbara z Krakowa. Szczęść Boże, pani Barbaro, prosimy bardzo. W imieniu mieszkańców Krakowa chciałbym podziękować policji, służbom, wojsku, żandarmerii wojskowej i harcerzom za dyskretne i skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa. Byliśmy straszeni, że będą zamachy terrorystyczne, a prezydent Majchrowski radził mieszkańcom, żeby wyjechać z Krakowa na czas przyjazdu młodzieży i papieża. Wiele osób faktycznie przestraszyło się i wyjechało. Ci, którzy zostali i chcieli wjechać do miasta, musieli mieć identyfikatory. Policja jednak stała na rogatkach i nie zatrzymywała każdego. I nie odczuwało się jakiegoś stanu wyjątkowego czy korków, jak zapowiadał pan prezydent Majchrowski. Dziękujemy jeszcze raz za dyskretne czuwanie nad bezpieczeństwem młodzieży, która tu przyjechała z wielką ufnością, że nic im się nie stanie i po prostu nie zawiodła się.
Dziękujemy panu ministrowi Macierewiczowi, panu ministrowi Ziobro i całemu rządowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Głos z Krakowa, panie ministrze, na sam początek. To ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te słowa, ale przede wszystkim bardzo dziękuję za postawę mieszkańców Krakowa. Ja myślę, że to był też bardzo ważny czas dla tych wszystkich, którzy w Krakowie mieszkają, którzy zostali, tak jak powiedziała pani Barbara, mimo tych wszystkich straszeń zostali, bo mieli sposobność spotkania młodych ludzi z całego świata, którzy byli skupieni, którzy byli rozmodleni, którzy jednocześnie też byli rozśpiewani, którzy byli bardzo przyjaźni. A ja też chciałbym serdecznie podziękować za taką modelową współpracę ze służbami porządkowymi, bo przecież tak budujemy zaufanie właśnie do policji, do straży pożarnej, do straży granicznej, do biura ochrony rządu, do żandarmerii wojskowej, do Wojska Polskiego. Wtedy, kiedy funkcjonariusze tych służb są pomocni pielgrzymom, ale żeby byli pomocni, muszą być informowani o nawet potencjalnych zagrożeniach, o wątpliwościach. Wtedy po prostu mogą reagować, a więc bardzo serdecznie dziękuję za gościnność także. O, może to jest bardzo istotne. Za gościnność mieszkańców Krakowa. Różne stereotypy krążą po Polsce o mieszkańcach Krakowa, także te negatywne. To nieprawda. Mieszkańcy Krakowa są bardzo gościnni. Sam się o tym przekonałem osobiście i myślę, że bardzo, bardzo wielu też doświadczyło tej gościnności, nie tylko z Polski, ale także z całego świata. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo? Tak? Jesteśmy już na antenie, słyszymy się, kogo witamy, skąd telefon? Teresa z Mazowieckiego. Ja mam taką prośbę do pana ministra, że bardzo pilna sprawa, sprawa życia i śmierci właśnie z bezpieczeństwem. I czy bym mogła prosić o audiencję? Po prostu to jest życia i śmierci sprawa. Bo nawet bym podała numer i wszystko, ale już po antenie, dobrze? No proszę bardzo, to proszę, żeby ojciec był łaskaw zanotować i proszę o przekazanie tego kontaktu. Dziękujemy serdecznie. Pani Teresa, odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Będę czekał. Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam serdecznie ojca Piotra, witam serdecznie pana ministra. Marcin z Moronga. A, pan Marcin z Moronga, to już po raz trzeci mamy przyjemność rozmowy. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam serdecznie, bardzo miło. No, dziękuję ślicznie. Na początku, no jesteśmy ludźmi wiary, więc przede wszystkim trzeba Panu Bogu i Matce Bożej podziękować za to, że te, w sumie bym powiedział, trzy imprezy wielkie, jak Światowe Dni Młodzieży, szczyt NATO, no i wcześniej obchody rocznicy naszej chrztu Polski przebiegły praktycznie bez zastrzeżeń. Ale no, nie mogę zapomnieć o panu ministrze. Z całego serca dziękuję. Naprawdę za tą przeogromną pracę, którą wykonujecie. Za to włożone serce, może nieprzespane noce. Za wszystko z całego serca dziękuję. Naprawdę. Słowami się człowiek nie wypowie, a radość jest przeogromna. A panie ministrze, ja mam tylko takie małe jedno pytanie, bo będzie mi potrzebne przy może następnych rozmowach. Jakichś tam, że tak powiem, wewnętrznych może. Polska w ostatnim czasie ilu w ogóle przyjęła ludzi tam z Ukrainy, czy też jakichś tam jeszcze innych może, czy repatriantów? Może od początku rządów prawicowych, czy może w ostatnim czasie, jakby, jeżeli mógłbym poprosić o odpowiedź. Dziękujemy. Z całego serca dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże. Bóg zapłać. Bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo mi miło, że po raz kolejny mogę z panem, panie Marcinie, porozmawiać. Rzeczywiście opatrzność czuwała nad nami. Służby były przygotowane, ale bez tego wsparcia to zawsze jest nie tak, jak być powinno. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę osób przyjętych, my przyjęliśmy w listopadzie 130 osób z Mariupola. To są ludzie, obywatele Ukrainy polskiego pochodzenia. Mówiłem
przed chwilą na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o obywateli Ukrainy, to dotychczas nie były prowadzone takie statystyki, takie badania. My takie badania przeprowadzamy, właśnie jesteśmy w trakcie tych badań i szacujemy, że w Polsce przebywa nawet do 1 000 000 obywateli Ukrainy. To ludzie, którzy pracują, to ludzie, którzy również uciekli przed wojną, to ludzie, z którymi chciałem to bardzo wyraźnie podkreślić, nie ma kłopotów, jeżeli chodzi o naruszenie prawa. No i to jest niezwykle istotne. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy. Witamy Panie Andrzej. Ja mam taką wielką prośbę do Pana Ministra i do wszystkich posłów i do wszystkich w rządzie, bo coraz częściej tak przyjęła się taka retoryka wzięta z Gazety Wyborczej i różnych innych tych mediów, prawda, że mówi się rząd PiS-u albo na przykład Sejm PiS-u. To jest rząd polski. Trzeba było, bo to często nawet w ustach osób właśnie z Prawa i Sprawiedliwości, z rządu, z Sejmu posłów, polskich posłów, już tak się przyjęło, że się mówi rząd PiS-u albo parlament PiS-u. To jest pierwszy rząd od długiego czasu i pierwszy parlament polski, prawdziwie polski. Należałoby oduczać siebie może na początek, przepraszam, to nie jest przytyk, tylko tak, mnie to strasznie razi i boli wręcz. Dla nas polski rząd, polski parlament jest jak tlen do oddychania i nie można ani przed Europą, ani przed obywatelami mówić, że to jest rząd PiS-u albo Sejm PiS-u, rząd polski. Jak najbardziej polski parlament do tego dążył Jan Paweł II. Przez tyle pokoleń o tą polskość i parlamentu, i rządu, i tego planu polskiego przez tyle pokoleń walczyło. Więc bardzo bym prosił, żeby kontrować tych wszystkich ludzi, którzy próbują zepchnąć przed Europą i przed narodem rząd i Sejm jako PiS-u. Jest PiS-u, oczywiście, dzięki Panu Bogu, ale to jest polski Sejm i polski parlament. I Panie Andrzeju, bardzo... Ostatnie słowa, żebyśmy się mogli zmobilizować, tak, żebyśmy bronili w tej chwili Pana Profesora wszystko, bo problem dla to jest problem naszej własności. Jeżeli my w tej chwili może zdałoby się zmobilizować wszystkie te media, które są polskie, żeby właśnie bronić tej sprawy, nie możemy się tutaj cofnąć. To jest nasza własność, z której jesteśmy dumni, żebyśmy mogli właśnie od tego zacząć obronę. Dziękuję ślicznie, Panie Andrzeju. Oczywiście Radio Maryja, Telewizja Trzan to czyni. Panie Ministrze, bardzo proszę, ja Państwa także bym prosił, aby bezpośrednio do tematu odnosić się bezpieczeństwo Polski. Dziękuję Panu Andrzejowi. Otóż rzeczywiście być może ktoś nadużywa tego stwierdzenia, ale jeżeli mówi to ktoś z przedstawicieli rządu, pani premier Beaty Szydło, to mówi to, żeby pokazać kontrast, różnicę między rządem obecnym, a rządem poprzednim. Natomiast niewątpliwie jest to rząd polski i być może ta niejasność jest tak odbierana. Postarajmy się rzeczywiście być precyzyjnymi w nazywaniu rządu. Natomiast jeżeli chodzi o pana profesora Szyszko, niewątpliwie pan profesor ma wielkie zasługi. Ostatnio był bardzo mocno atakowany w sprawie Puszczy Białowieskiej. Niewątpliwie pan profesor ma rację. Puszcza Białowieska jest w stanie, który wymaga interwencji. Przez lata zaniechano interwencji, w związku z tym szkodniki, to tak jest w naturze, szkodniki zaatakowały drzewa Puszczy Białowieskiej i tu trzeba działać, w przeciwnym razie po Puszczy Białowieskiej zostaną nam tylko wspomnienia. No ale jest wściekły atak ze strony tych, którzy nazywają siebie ekologami, ale w zasadzie to z takim rozumieniem ekologii jako troski o przyrodę mają niewiele wspólnego. To jest ideologia,
o konotacjach lewicowych, żeby nie mówić lewackich. Ale ja jestem o tym przekonany, że rozsądek zwycięży. A bardzo dziękuję za taką jasną deklarację wsparcia, którą pan Andrzej wygłosił. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Dzień dobry, mam Małgorzata z Warszawy. Ja chciałam zwrócić uwagę, w ogóle bardzo się cieszę, że jest nasz rząd, ten prawdziwy rząd, ten bieżący i ten patriotyczny. I ten ogarniający wszystkie potrzeby, jakkolwiek do tej pory z wielkim...